Patrz! Patrz! Nie! Kto wygrał? Pierwszy raz na kierownicy w tryb Fortnite. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo tutaj wiesz, nie będę mógł się tak dobrze rozglądać, a jednak na padzie to możesz się rozglądać fajnie i wszystko, no nie? Dobra, startuje się eliminator. Powiem wam, że w ogóle wszystkie te rzeczy sieciowe lepiej się wczytują na Xboxie niż na PC-cie. Dużo lepiej. Wyzwanie trasy. Tak, ja bym chciał też zrobić takiego specjalnego streamka, gdzie wasze traski będę testował. Żeby je przejechać i w ogóle. Kurde, kierownicę wyrywa. No dobra, ja sobie zacznę może... Kurde. A dobra, stąd zacznę. Ojej, nie to nacisnąłem. Ciu, dobra. A właśnie, ja tu nie mam trąbienia zrobionego do kierownicy. Tutaj na Xboxie ta kierownica nie działa za dobrze. Nie da się wszystkiego przypisać. Na przykład ręczny hamulec mi nie działa w ogóle. Więc i w ogóle ta kierownica działa tylko na Xboxie. Na PC-cie nie działa wcale. No, mam nadzieję, że za jakiś czas to wszystko ponaprawiają tutaj. Trzeba mieć połączenie z internetem, żeby grać w tego eliminatora. Więc chyba trzeba mieć tego golda, nie? Dobra, mogę sobie tu poustawiać. D-pad up? O kurde, mam jednak trąbienie. Ma, dobra, jest git. Kurcze, o, się dziwnie jeździ. I tak mówili, że obsługa kierownic została ulepszona tutaj w Forza Horizon 5, no nie? A tu mi połowa rzeczy nie działa w mojej kierownicy. Dobrze, chociaż na Xboxie jakoś tam w trybie zgodności można to odpalić. Siema, siema wszystkim, co dopiero wpadli. O Boże, kurczę. Ja nie wiem, czy dam radę grać na kierownicy, bo się cały czas tutaj obracam tym samochodem. Drifty cały czas, no, tragedia. A ja nie chcę teraz driftować, teraz ja się muszę ścigać. Dziko jest. Nie mam w sumie pada blisko, to nawet jako tako mogę się rozejrzeć i... Szybki podgląd mapy, okej, też tutaj mam, także w miarę myślę, że jakoś to dam sobie radę, tak. Hybrydowo, bo hybrydowo, ale dam radę. Gdzie herbatka ekologiczna? Nie mam herbatki, mam ekologiczną wodę dzisiaj, tylko i wyłącznie. Ale rzuca tym autem. Na padzie to tego tak nie czuć, jak grałem, a na kierownicy to tak ciężko jechać prosto. Strasznie. Dobra, szukamy miejscówki z dropem. Czy no przydałoby się chociaż takiego golfa zgarnąć. Oglądałem ostatnio takie poradniki i taki ranking samochodów z tego trybu, które są dobre, a które nie. I wiecie co? Niektóre z niższego poziomu, na przykład czwartego, są lepsze od tych z ósmego poziomu. Pojedynek The Beatles. Ale fajna nazwa. Fajna nazwa na ten pojedynek. Pojedynek Beatles. Ej, nie widzę żadnego dropa. Gdzie jest drop? Widzę tylko z daleka burzę piaskową. Na razie kieruję się w stronę strefy, ale zobaczcie. Nic tutaj nie widać, nie? No nic za nic. Kurde, jakbym wygrał dzisiaj na kierownicy, to by był kosmos. Gaz, 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 gaz. Jak daleko trzeba do tej strefy cisnąć? A mi samochód nie doma... O, dobra, widzę już. O, okej. Przeleciałem przez to, super. Przeżyję, dobrze. O, widzę dropy gdzieś tam z oddali. Gdzieś zauważyłem, że koło tego stadionu, nie? Jest dużo tych dropów. Zrobimy wygrano? Nie wiem. Może być ciężko. Triala na kierownicy? Dobra, dobry pomysł. To też jest wyzwanie. Na padzie jest ciężko niekiedy, nie? Te boty w trialu są bardzo trudne. Dobra, tu mamy jakiś drop. No kurczę, cokolwiek chyba będzie lepsze niż ten mój samochód. Chociaż Audi S1 i ten taki bucik, kojarzycie, nie? Jest bardzo słabe. Subaru się trafiło, bardzo ładnie. Od Subaru jest chyba Mitsubishi lepsze. Takie Mitsubishi 10. Ono ma lepsze zawieszenie. Ej, nie było go w czwórce tego konkretnie modelu. Był taki tylko, że w hatchbacku, a w sedanie nie. Bardzo fajnie. Spoko, to jest nowe auto chyba. Dobra, zawracamy, została minutka, żeby dojechać do strefki. Był ten? Ja go nie pamiętam. Tyle co się wleje, tyle spali. Dziękuję Gizmo za donacik, za 25 zł na w donacie. Jakoś usłyszałem teraz ten donate w końcu. Dziękuję bardzo. Sprawdzę, będę robił specjalnego streamka, gdzie będziemy sprawdzać różne traski wasze. I wtedy to wszystko posprawdzamy, ok? Dam znać na Discordzie, kiedy taki streamek będzie. Na spoko, znowu Golf R. Ten Golf R często jest w dropach, no nie z klasy drugiej. Uciekaj, uciekam, no. Był ten samochód, tak? Kurczę, to wiecie co, ja nim albo nie jeździłem. Nie no, mieć to go chyba miałem, ale może ani razu nim nie jeździłem.
bo tutaj wydaje mi się jako coś zupełnie nowego. O, tutaj widzę jakiegoś ziomeczka. Poraziłem go? Nie poraziłem go. Czekaj, musimy go złapać. Dziwne mam to sterowanie na kierownicy, tutaj, wiecie? Jak chcesz się z kimś pościgać? No chodź, chodź, ziomek, chodź. No dobra, auto masz do ścigania się, jedziemy. Masz to samo co ja, halo. Pierwszy pojedynek na kierownicy, o kurde. Co to będzie? Co to będzie? Nie patyczkuje się, jedzie na przestrzał. 1,5 kilometra do celu. Będzie ciężko. Ole, to był fart, ja nie wiedziałem, że to tu jest. Ej, nie wiedziałem. To był czysty fart teraz. Ja jeszcze nie znam tej mapki, nie? I tutaj, gdzie są takie wystające głazy? Jak się obrócił, gościu? Dobra, już nie jadę tym asfaltem, nie będę przesadzał. Ale gościa porobiłem czystym fartem. Tak, hamowanie na kamieniu. Takie natychmiastowe. Lepsze niż ABS. O, 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 o. Dobra, co mogę tu wziąć? Ford? Subaru. Nie, wziąłem ten sam samochód! Ej, nie chciałem tak, chciałem wyższy poziom. Jak się tu resetuje samochód? Co mam teraz zrobić? O, w końcu. Czekaj, bo to się wychodziło wcześniej do tego i się resetowało, a teraz musi ci wyskoczyć komunikat o resecie. Jakby mnie ktoś teraz wyzwał na pojedynek, to by wygrał. Brawo, kurde, brawo. Dobra, mogę się chyba napić wody za ten czas, nie? Poczekam tu chwilę, raczej nikt tu nie wjedzie. No super, ale co ja mam zrobić? I co w takich sytuacjach gracz ma ogarnąć, nie? No i co dalej? O, jest, dobra, szybko klikaj. Ekstra! Uff, udało się. Bo wiecie, ten reset samochodu pojawia się czasami. Jak faktycznie gra wykryje, że samochód nie może się ruszyć, no nie? Kurczę, mogłem bronko wziąć. Ale bronko ma taki minus, że bronko ma bardzo krótkie biegi. I trzeba je, wiesz... O, tutaj coś jest. Kurczę, gdzie ja jestem? Tutaj mi jakiś gościu chce ścigać. Strefa jest tu... Ale dziko się śmiga, kurczę, na tej kierownicy. Maserati? O, chyba będzie ciężko. Co to Maserati tak zostaje z tyłu? Dobra, już podganie, nieważne, nieważne. O nie, Maserati! Nie widzę go, nie wiem, z której strony podjeżdża. O, tutaj! Patrz! Patrz! Nie! Kto wygrał? Ale go fajnie zepchał! Ej, pokonałem go! Nie wierzę! Zajebiście! Tego się nie spodziewałem. Zepchałem go, wiecie? Jego tak zepchałem, że on ominął ten punkt ostateczny. O kurcze. Dobra, jedziemy dalej się ścigać. Bardzo fajne to było, bardzo mi się podobało. Wierzę, bo ktoś tutaj... Oż ty, kurde, coś ty za furę masz. Teraz nie będzie łatwo, bo on ma bardzo dobry offroadowy samochód. Patrz jak poszedł. 400 metrów, o kurcze, co tu się by musiało wydarzyć, żeby wygrać? Żeby z nim wygrać, nie? Jakby, koniec. Ale ten ostatni pojedynek był spoko. Mega mi się podobał. Dobra, zobaczymy teraz co będzie. Za drift mi się kasa zarobiła? Co za drift się kasa nie zarabia? Dobra, jedę teraz może... Zobaczcie co tutaj się dzieje. Zobaczcie, przy centrum... O, hamuj. Przy centrum Horizon... O, tutaj coś jest na blisko. Ale przy centrum Horizon też dużo dropów zawsze. O kurcze, o kurcze. Tragedia, tragedia. Jedź do przodu. A nie bokiem. To już nie drift. Strasznie, strasznie. Do przodu, do przodu, do przodu, szybko. Bo musimy zgarnąć dropa przed tym gościem, co tutaj gdzieś zjeżdża. Ten samochód tu w ogóle nie ma przyczepności tutaj mój. I ten będzie jeszcze szybciej ode mnie. Nie, zabierze mi tego dropa, niemożliwe. Zdupiej mi stąd. To moja fura będzie. Volvo, może być. I wy... Dawaj go od razu na pojedynek. Nie send gift. Co to mi się tu zrobiło? Furę zabieraj. Dlaczego? Ej. Ja nie... Czemu to jest tutaj w trybie eliminator? I ten ciul mnie teraz wyzwie na pojedynek. Ale gówno. Ja nie chcę wysyłać prezentu podczas grania w ten tryb, no. Muszę teraz z nim wygrać, żeby Volvo odzyskać. To może nie być takie trudne. Ej, mieliście tak? Tu nie ma szóstki. Dobra, na asfalt, na asfalt, na asfalt. Do przodu jedź. Kuźwa, jak poszedł tam ten typo. I koniec. I koniec. Dlaczego mi tak, ej, dlaczego tamto w ogóle jest podczas tego trybu? Jesteście mi w stanie to wytłumaczyć, czy nie? O Boże, o Boże. Dojechał do tego celu, czy nie? Ty, on go chyba przeskoczył? Nie, dobra, dojechał, nieważne. Idę sobie faktycznie ten prezent, ale odebrać, nie wysłać. Czemu to jest w ogóle włączone, no nie? Tam nie ma sensu jechać. Jeszcze akurat typo był w pobliżu. Jadę sobie prezent odebrać i zaraz wyszukujemy znowu. Nie dało się dociągnąć. Szkoda, brakuje mi tego ręcznego hamulca. Dobra, mamy prezent. Co tym razem? Bugatti?
Mustang. Chyba ten GT500, tak? Kontrolę trakcji włączyć. O, to by się w sumie przydało na tego eliminatora kontrola trakcji, no nie? Żeby sobie odpalić. Bo jest... Z tym pierwszym samochodem jest tragedia, strasznie. Mini Cooper był pod tym kątem lepszy, nie? W Fordzie Horizon 4, w poprzedniej części. Bo miałeś napęd naprzód i no, spoko się nim jeździło. Kurczę, 200 km na godzinę sobie śmigał. A tu nidrydy. Tak, GT500 się dodał. I co, i teraz gram sobie eliminatora, ale nagle myślę, chcę być wspaniałoduszny, jadę sobie wysłać komuś samochód. I podjeżdżam tutaj do tego garażu. Co, podczas gry w eliminatora mogę sobie komuś wysłać prezent, tak? Jakby... Teraz jak na złość, nie, no dalej to jest, zobaczcie. Co, podjeżdżam tu, send gift. O, super! To komu wyślemy teraz? Dawaj, jeepa. Komukolwiek. Możemy sobie całego eliminatora tu siedzieć. Ja jestem prawie pewny, że będzie można jakiegoś glitcha wykorzystać z tym. Na przykład wygrać czy coś. Kurde, pogody, znaczy tą grafikę zrobili tutaj bardzo ładną. Widoki, no nie? Klimat mega fajny jest w piątce. Że aż prawie jestem w stanie wybaczyć te problemy z kierownicą. Ja sobie po prostu gram na padzie tak normalnie i jest bardzo fajnie. Siema, siema, siema wszystkim, co dopiero wpadli, witam. Nie czytam waszych ników dokładnie, bo niektórzy macie takie dziwne niki. Dobra, co my tu mamy? A, wiem! Ten jest hejtowany jako najgorszy samochód w eliminatorze, ten Peugeot. Jego jest bardzo łatwo wywrócić na dach. Przypomnę o tym, że nie wiem, czy go dam radę opanować w ogóle. Kurde, ty! Ale tragedia! On ma turbo dziurę większą niż wnętrze tego wulkanu. Możesz normalnie do salonu wjechać i na to. To jest bug, z tego co widziałem, to możesz normalnie do salonu wjechać i inne auto wybrać? Co, czekaj, że teraz mogę inne auto wybrać, tak? Dzięki Frycuś, dziękuję bardzo za donatik. Pozdrowionka dla ciebie, wszystkiego dobrego. Dzięki za miłe słowa. No dobra, no zobaczę. Do garażu? Co się stanie potem, jak zmienię to auto? Na przykład, nie wiem, na... jakąś Ultimę GTR. A nie widziałem, żeby ktoś miał tutaj jakieś takie dziwne auto, którego nie ma w eliminatorze, więc to chyba nie możemy się tym w eliminatorze ścigać. Zaraz zobaczymy. Najwyżej ja dostanę tylko bana, no. Nie, wy nie. Festiwal. O, czekaj, nie przejadę. O, znowu muszę się rozpędzać. O nie. Okej. Dobra, sprawdzimy może. Nie, nie działa to. Kurde, tam był jakiś drop, a tu mnie jakiś gościu ściga. Nie działa tutaj to. Trzeba byłoby to pewnie jakoś wywołać, tak? Tu jest drop. Ej, wszystko będzie chyba lepsze od tego Peugeota, tak mi się wydaje. O, to jest nawet całkiem niezłe. Co prawda ma mało mocy, ale może coś z tego będzie. Tu się wyzwali. Ej, oni we dwóch na mnie chyba polowali i się w końcu wyzwali na pojedynek. Ten samochód jest bardzo stabilny na tych offroadach. Ma trochę mało mocy tylko. Wolno się rozpędza, ale no, raczej się nie rozwala. Już to załatali może. No, mówię, bo nie widziałem tutaj żadnego gościa, który by miał jakieś takie dziwne auto, nie? Że tutaj się wszyscy ścigają jakimiś kaszlakami, a on nagle wyskakuje z Agerą, czy coś takiego. Agery chyba tutaj nawet nie ma. Co to tam pojechało? Chyba coś adekwatnego do mojego auta. Spróbuję. No bo chodzi o to, żeby się ścigać, nie? Jezu, ile tutaj ludzi w tym koło centrum Horizon jest. Ja coś czuję, że moja fura nie jest taka dobra. Strasznie, ej. 160-150. Jakby, what? No, nie, to nie jest dobry pomysł, żeby go wyzywać na pojedynek, chyba nie mogę go dogonić tutaj. Okej. Ej, czemu te mini są takie generalnie słabe na tych trybach eliminator? Nie czaję tego, w czwórce było tak samo, no nie? Uciekam od nich, ty, bo mnie jeszcze ktoś wyzwie na pojedynek. Zobaczcie, te okolice tam dżungli, widać jakieś dropy, nie wiem czy to widzicie. Tam daleko, że daleko. Ależ wolne! Trzeba będzie się nauczyć, które auta brać, a których nie brać, no nie? Ten samochód, kurczę, na pewno będzie gdzieś na końcu listy. Mini to syf, no. Ej, tu strasznie jest słabo. Od Garbusa chyba nie jest słabszy. Znaczy, jeśli chodzi o przyspieszenie, no to może być. Ale chyba jest lepszy, jeśli chodzi właśnie o kontrolę nad nim na takich wybojach. Chyba było to jakieś takie mini lepsze, no nie? Offroadowe. Tragedia. Musimy poszukać innego samochodu, przecież ja tym z nikim nie wygram. Mocy mu brakuje zdecydowanie. Pojeżdżę dookoła strefy, może coś z tego będzie, nie wiem. Chyba, że się rozpędzę i kogoś zaatakuję, jak będzie na mnie nawracał. Będę jechał od strony strefy, no nie? Taka najbardziej chamska taktyka z chamski. Może zadziała, nie wiem. A czekaj, jest tu jakiś drop? Oby coś z 8 poziomu. 8 poziom? Dobra, wiecie co? Ja myślę, że to Audi będzie lepsze niż ten. Naprawdę. To jest 3 poziom.
Okej, przebicie playa. Caudi Quattro. Spróbujmy. O, się długo biegi zmieniają. Ale no, zdecydowanie szybciej. Zdecydowanie szybciej jest. Siema, Chediners. Siemaneczko. Ale dropów tutaj przed nami. Ja już mogę się ścigać. Tym samochodem mogę się ścigać na spokojnie. Bardzo fajne, szybkie auto. Tutaj jeszcze w okolicy lasów mam, myślę, że spore szanse, żeby coś tam wyprzedzać. O! X5 mówicie, że jest dobra. Proszę bardzo. Jest X5. Quattro spoko, bardzo fajne auto na trzeci poziom. Dużo lepsze od tego miniacza. Miniacz powinien być chyba na drugim poziomie, tak mi się wydaje. Tutaj coś z trzeciego poziomu mamy. Stanę na razie przy tej X5. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, sobie ucieka. Jedziemy gdzieś w jego stronę. On jedzie do dropów. Patrzcie, ile dropów jest, kurde. Co on tutaj chciał zgarnąć? On nie zgarnął. BWX5, tak? Tutaj mamy kolejne dropiksy. Ale tu się ludzi porobiło. Ja tym mini przegrałem z garbusem? Tragedia, nie? Czwarty poziom. Jak to jest możliwe? Tutaj widzę, że ktoś ma bardzo ładne bugi. Nie wyzywa mnie na pojedynek, ja nie wiem, o co chodzi. Bronco R, może być. A bierz to Bronco! Okej! Okay. Już się wystraszyłem. Wyzywaj na ten pojedynek, gościu! Ja nie mogę tu za bardzo tych klaksonów klikać. Dobra, jedziemy, zawracamy, zawracamy. Kilometr, słuchajcie. Goni, goni! My mamy samochody z tego samego poziomu, nie? Dobra, teraz ominąć drzewa. Super. Yes, ominąłem drzewa. 150 F słabe? Bronco sobie jakoś poradził. Nawet całkiem niezły był. Bez strzału, ale nawet całkiem dobrze. Dobra, pokonany, super. Co teraz? No nic, wezmę tego Pro Drive. Już to mieliśmy, to ponoć słabe jest, no nie? Że tu mocy brakuje czy coś. W czwórce ten samochód był bardzo dobry. To nie jest to dobre? Ktoś dookoła strefy jeździ, jakiś cwaniaczek. No ucieka, ucieka, kurde, to jakiś dobry ziomek jest. Bardzo szybkie auto ma, bo szybko przyspieszył. Tutaj się ktoś skitrał. Musiał się poruszyć na chwilę, ja go widziałem na mapie. Ale potem znowu próbował się schować, zniknął. Ale już wiedziałem, gdzie mniej więcej jest. O, 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 o. Co to było? Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Jest! Udało się wygrać nawet. Gości miał ten sam samochód co ja. Ale się totalnie nie spodziewał, nie? Że na niego tak pojadę. Dobra, co my... O kurde, a to? To nie będzie chyba dobre. Znaczy chyba napęd na cztery... Tak, na cztery koła mamy napęd tutaj. To jest co, trochę dobrze, ale niedobrze jest to, że to jest taki samochód bardziej czasowy, nie? Dawaj tego tutaj, LS200. Kurde, nie dałem rady. Szybko mapa. O kurde, gdzie my pojedziemy? Nie mam pojęcia. Dobra, muszę zaryzykować. Mam siódmy poziom. Pokaż mi mapę. Nie mam pojęcia. Zawracam. O kurde, tu ma ktoś LS200 Honigana. Ta fura jest mega szybka. Ale ja też mam takie dosyć dobre autko szosowe. Nie wiem, jak tu pojechać. Kurde, dobra, jadę na przeła już. I tak ciężko będzie LS200 wiesz, pokonać. Jedzieć Mercedes. Te trochę drogi zahaczymy. Albo nie. Albo nie, przeleciałem przez nią. LS200 się rozwaliło gdzieś tam, więc trzeba uważać. O, drzewo się rozwalił chyba, gościu. O kurde, czwórka. Żyj to, o nie, już po wyścigu mam. To niestety. Za bardzo podskakuję tutaj, ale i tak jestem zaskoczony, bo całkiem nieźle jest, jak na tak niski samochód. O, shit! Jaki fart z tymi drzewami tam. Nie! Kurczę. O, kurczę. Tutaj totalna przełajówkę. A jak można by było to lepiej pojechać? Tam chyba... Można by było tu na autostradę trochę nawet. Tak mi się wydaje. Ja już się nauczyłem, gdzie się respi ostatni pojedynek. O kurczę. O, tego Maserati jeszcze nie miałem, fajnie. Fajnie, na kierownicy trochę mi jeszcze ciężko, dziko jest. Bo nie mam całego sterowania, na przykład szybkiego otwierania mapy czy coś. Ale w sumie mam tutaj pada zaraz pod ręką, więc nawet jako tako idzie. Nie jest źle. Trzeba dalej ćwiczyć, kurczę, dalej trzeba ćwiczyć. No i trzeba poznać, które samochody brać, a których nie, no nie? Uff. Zmachałem się.